Opowiem wam dzisiaj historię młodej dziewczyny, którą spotkał okropny los. Wpadła w pułapkę, z której nie było już wyjścia. Sophie urodziła się 7 września 1998 roku w Cernay we Francji. Miała młodszego brata i siostrę. Jej rodzice pochodzili z Wietnamu. Tata wyemigrował do Francji w 1995 roku. Pracuje dla jednego z dużych producentów samochodów. A mama zajmuje się domem. Rodzice mieli trudności z językiem francuskim, to znaczy jakoś potrafili się dogadać, ale dzięki Sophie nie mieli problemów z załatwianiem spraw urzędowych, bo zawsze oferowała im swoją pomoc. Ich córka była lubiana, otwarta, uprzejma, zawsze uśmiechnięta i zaradna. Nauka języków obcych przychodziła jej z łatwością. Potrafiła rozmawiać po niemiecku, francusku, angielsku i wietnamsku. Była wysportowana i trenowała kulturystykę. Interesowała się także crossfitem. Była prawdziwym wojownikiem, który kochał wyzwania i aktywność fizyczną. 11 września 2018 roku miała rozpocząć drugi rok studiów. Studiowała ekonomię i zarządzanie w Strasburgu. Liczyła, że osiągnie sukces w branży hotelarskiej. Mimo że studiowała, nie chciała, by rodzice za wszystko płacili. Wolała mieć swoje pieniądze, by trochę ich odciążyć finansowo. Dlatego znalazła pracę w hotelu na recepcji, na nocną zmianę. 7 września 2018 roku rankiem skończyła swoją zmianę w pracy. Rozpoczął się jej dzień. Był to dzień jej 20. urodzin. Wyszła z pracy o 7.15 i z racji tego, że zbliżał się drugi rok akademicki, planowała sprawdzić mieszkanie, które znalazła na jednej ze stron, dotyczące wynajmu. Udała się więc na przedmieścia Strasburga, by ocenić, czy mieszkanie będzie jej odpowiadać, bo w ogłoszeniu nie umieszczono żadnych zdjęć, zawierało jedynie krótki opis i niejasny adres. Po wizycie dziewczyna planowała pojechać pociągiem do Miluzy, aby wraz z rodziną świętować w restauracji swoje urodziny. Jednak tego dnia już do rodziny się nie odezwała. Rodzice starali się z nią skontaktować i początkowo sygnał był, ale po godzinie 14 jej telefon najprawdopodobniej albo się rozładował, albo został wyłączony. Następnego dnia tata dziewczyny zgłosił jej zniknięcie. Rodzina postanowiła zamieścić na Facebooku informację o tym, że Sophie zaginęła, a także poprosiła o zgłoszenie się osób, które mogłyby cokolwiek wiedzieć. I ten ruch okazał się być bardzo pomocny dla dalszej części śledztwa. Natomiast policja starała się w ogóle odnaleźć tą osobę, która wystawiła ogłoszenie. Za pośrednictwem Twittera rozpoczęła apelację w sprawie świadków. Po przeczytaniu postu na Facebooku umieszczonego przez rodziców, zgłosiły się do nich dwie dziewczyny, uczennice. Opowiedziały historię, że chciały sprawdzić mieszkanie w tej samej okolicy co Sophie. Jednak osoba, która wystawiła to ogłoszenie, przestała odbierać swój telefon, gdy udały się pod wskazany adres. W przeciwieństwie do Sophie, te dwie poprzednie dziewczyny przybyły w towarzystwie znajomych, uznały, że tak będzie bezpieczniej i raźniej. 13 września standardowo wszczęto śledztwo w sprawie porwania i przymusowego przetrzymywania, ponieważ po Sophie nie było żadnego śladu. Cały czas nie odzywała się do rodziców, a to było do niej niepodobne, by przez tyle dni nie dać znaku życia. W tym czasie śledczy odkryli, że pomiędzy 28 lipca a 23 sierpnia 2018 roku wystawiono 3 bardzo podobne ogłoszenia z propozycją wynajęcia mieszkania. Mężczyzna został szybko namierzony, mimo tego, że w każdym ogłoszeniu podał inny numer telefonu. Został aresztowany podczas jazdy samochodem. Podejrzanym był wówczas 58-letni były urzędnik, syn leśniczego, Jean-Marc Rezer. Szybko wyszło na jaw, na nieszczęście 20-latki, że miał przeszłość kryminalną. W 1997 roku został aresztowany podczas rutynowej kontroli celnej i w jego samochodzie znaleziono używki, rękawiczki, broń, kominiarkę, a także zdjęcia kobiet w dziwnych pozycjach. Wyglądały jakby spały, a najprawdopodobniej były czymś odurzone. W 2001 roku został skazany za brutalne wykorzystanie 20-kilkuletniej obywatelki z Niemiec w 1995 roku, która próbowała złapać stopa.
W 1996 brutalnie wykorzystał kobietę, z którą się spotykał, po podaniu jej środków usypiających. Prawnik, który wówczas reprezentował poszkodowaną obywatelkę Niemiec, wspominał, że kobieta bardzo się go bała. Nie było żadnych dowodów oprócz słów tej pokrzywdzonej kobiety, a spotykając się z nim twarzą w twarz, patrząc sobie w oczy, wyraźnie chciał dać jej do zrozumienia, by odwołała zeznania. Ale kobieta na szczęście pozostała nieugięta i mimo strachu, jaki odczuwała, podtrzymała swoje zeznania. Był podejrzewany w jeszcze innej sprawie, ale został uniewinniony, ponieważ nie znaleziono na niego bardzo mocnych dowodów. Chodziło o zniknięcie 23-letniej dziewczyny w 1987 roku. Jej ciała niestety nie odnaleziono do dziś. W 2016 roku próbował przedostać się do gabinetu weterynaryjnego, by zdobyć środek usypiający zwierzęta. A jak wiemy, takie środki podlegają kontroli i ścisłym przepisom. Za próbę kradzieży został skazany na 8 miesięcy więzienia. Co więcej, ten mężczyzna był studentem. Od 2012 roku był zarejestrowany na Uniwersytecie w Strasburgu. W 2017 roku uzyskał tytuł magistra archeologii bizantyjskiej, po czym został ponownie skazany za próbę włamania się do gabinetu, by znowu ukraść ten środek. A dzień przed swoim aresztowaniem zapisał się na studia magisterskie z historii. Jedni opisywali go jako pilnego i bardzo zaangażowanego studenta, który brał udział w większości projektów, który sporo czasu spędzał w bibliotece, a drudzy, że czasem zachowywał się dziwnie. Przede wszystkim chodziło o dziwne, niepokojące spojrzenia, najprawdopodobniej w stronę kobiet. Co dziwne, gdy zapisywał się na studia, nikt nie sprawdził jego przeszłości, nikt nawet nie wiedział, za co był skazany, nikt nie wiedział, że w ogóle był skazany. No co dla mnie jest po prostu przerażające. Tuż po jego aresztowaniu we wrześniu 2018 roku jego sąsiedzi opisywali go jako samotnika, który nie rozmawiał z nimi i raczej nie wzbudzał zaufania. Nazywany był takim odludkiem. On oczywiście nie przyznawał się do winy, twierdził, że nie zna tej dziewczyny, że nic nie zrobił. A każdy dzień był coraz bardziej stresujący w związku z odnalezieniem dziewczyny żywej. Jej rodzina cały czas wierzyła w to, że ich najbliższa żyje. 3 tygodnie po jej zniknięciu 40 osób poszukiwało jej na własną rękę, w tym 10 osób z rodziny. Rodzina przyniosła ubrania należące do Sofii, aby umożliwić odnalezienie jej dzięki pomocy psa tropiącego. Kolejne poszukiwania nastąpiły kilka dni później, wówczas wzięło w nich udział 15 osób. Były to osoby, które twierdziły, że chcą zrobić coś więcej niż tylko pisanie czy udostępnianie postów w mediach społecznościowych. W pewnym momencie wiele z tych osób zebrało się pod mieszkaniem podejrzanego, aby modlić się za Sofii. Zrobiono dla niej ołtarzyk z jej zdjęciem, a wokół umieszczono świece i plakaty z napisami w języku francuskim i wietnamskim. Cała grupa poruszała się gęsiego, byli podzieleni na dwie, tak jakby dwie linie, dwie grupy. Gdy przeszła pierwsza, jeszcze druga sprawdzała, czy ta pierwsza nic nie przeoczyła. Jedna z kobiet, która brała udział w tych wszystkich poszukiwaniach, była przerażona, bo podejrzany mieszkał dosłownie obok niej. Ona miała córkę i to powodowało jeszcze większy strach. Dlatego tak bardzo chciała pomóc, bo stawiała się w sytuacji rodziców Sofii. Jej rodzina była bardzo poruszona solidarnością i wsparciem okazanym przez wolontariuszy, którzy pomagali we wszystkim. Podczas gdy rodzina prowadziła swoje działania, śledczy przeszukali dokładnie jego mieszkanie, które było wysprzątane na błysk. Ale i to nie pomogło, bo odkryto ślady krwi, które po sprawdzeniu pokrywały się z DNA 20-letniej Sofii. Gdy te informacje dotarły do mężczyzny, przestał całkowicie mówić, przestał odpowiadać na pytania, po prostu milczał. W tych śladach niestety odkryto jeszcze jedno DNA, należące do zupełnie innej kobiety. Dzięki temu, że śledczy mieli jakikolwiek dowód, mężczyzna został oskarżony o pozbawienie życia Sofii. W tym samym czasie przesłuchano 3 osoby, które były powiązane z podejrzanym, ponieważ miały z nim kontakt telefoniczny. Nie wiem, jakie to były osoby, bo nie było to podane, ale nie zostały zatrzymane. Było to po prostu tylko takie rutynowe przesłuchanie. Ponadto zdecydowano się przeszukać miejscowość Mozel w obecności Rezera. Nie bez powodu pochodził stamtąd, spędził tam swoje dzieciństwo i doskonale znał okolice. Jednak i to nic nie dało.
na początku października 2018 roku, planowano przesłuchać go ponownie. Mężczyzna podczas przesłuchań, które trwało 6 godzin, w końcu zaczął mówić. Przyznał się, że spotkał się z dziewczyną, ale utrzymywał, że nie ma nic wspólnego z jej zniknięciem. Zeznał, że Sophie poznał na studiach, podobno miała ranną rękę, a on zaproponował jej opatrzenie rany. Dlatego jej ślady zostały odnalezione w jego mieszkaniu. Gdy podejrzany był przesłuchiwany pod sądem, chyba po raz pierwszy, publicznie wypowiedział się tata Sophie z pomocą tłumacza. Bo jak mówiłam, jej rodzice mieli problemy z językiem. Podkreślał, że ma nadzieję, że winni zostaną ukarani i już żadna niewinna studentka, młoda dziewczyna nie zostanie skrzywdzona. Jego żona nie pojawiła się pod sądem, ponieważ była tak zdruzgotana i zrozpaczona, że nie potrafiła sobie poradzić z bólem. Jej rodzice nawet postanowili uruchomić zbiórkę, ponieważ potrzebowali pieniędzy, by pokryć liczne koszty związane z prawnikiem czy podróżami w celu poszukiwań ich córki. Od czasu zniknięcia wolontariusze co tydzień organizowali swoje poszukiwania i pomagali rodzicom. Grupa pomocników powiększała się o myśliwych czy leśniczych. Każdy nosił odblaskowe kamizelki i białe koszulki z napisem „Nie poddajemy się, prawda dla Sophie”. Nawet w Niemczech został udostępniony plakat ze zdjęciem podejrzanego w tej sprawie z nadzieją, że być może pomoże to w rozwiązaniu sprawy. W lutym 2019 roku sprawa nie ruszyła do przodu, dziewczyna nie dawała znaku życia, a dla jej rodziny można powiedzieć czas stanął w miejscu od tego 7 września 2018 roku. W tym czasie podejrzany i jego prawnicy złożyli wniosek o zwolnienie z aresztu. Ten wniosek został odrzucony, ale podczas rozpatrywania rodzina, przyjaciele i osoby, które interesowały się sprawą, przybyły pod sąd, by pokazać swój sprzeciw wobec złożonego wniosku. Postanowiono przesłuchać Jeana jeszcze raz, bo tym razem śledczy mieli już o co pytać. Znaleziono kolejne dowody, które naprawdę go obciążały. W piwnicy znaleziono piłę, a na niej ślady DNA Sophie. W jego samochodzie odnaleziono folię. Ślady dziewczyny odnaleziono także na jego butach i kurtce. Mimo nowych dowodów, nie zdecydował się zmienić swoich zeznań z października 2018 roku. W maju 2019 roku śledczy postanowili zawiesić poszukiwania, ponieważ przeszukano wszystkie miejsca, w których w dzień, noc, kilka dni przed, kilka dni po zniknięciu Sophie logował się telefon podejrzanego, ale nic nie odnaleziono. Rodzina była zrozpaczona, ale nie poddawała się. Szukała cały czas tak jak wcześniej na własną rękę. Ale co najgorsze, o zawieszeniu poszukiwań przez śledczych dowiedzieli się z prasy, a nie u samego źródła. A 7 września, czyli rok po zniknięciu, zorganizowano kolejny marsz i czuwanie. Pierwszy był 29 września 2018 roku. Dla rodziny dziewczyny była to symboliczna data. Ich głównym celem było to, żeby sprawa nie została pominięta, żeby doprowadzić ją do końca, by nikt nie zapomniał o ich ukochanej córce, siostrze czy przyjaciółce. Podczas czuwania wypuszczano gołębie, a dokładnie 12 ptaków, które miały symbolizować te 12 miesięcy, jakie upłynęły od zniknięcia 20-latki. W październiku 2019 roku zaplanowano kolejne przesłuchanie podejrzanego, ale dzień przed jego prawnicy postanowili złożyć wniosek o nieuważnienie głównych dowodów odnalezionych przeciwko niemu. Uważali, że doszło do złamania prawa. Podobno odnalezione dowody zebrano pod nieobecność mężczyzny w domu, a według jego obrońców powinien być przy przeszukaniu. Prawnicy doskonale zdawali sobie sprawę, że jeżeli dowody zostałyby unieważnione bez odnalezionego ciała, ciężko by było skazać Rezera. Sąd natomiast odrzucił wniosek, uznając, że nie doszło do żadnych nieprawidłowości, a rodzina dziewczyny mogła odetchnąć z ulgą. Jednak 23 października 2019 roku doszło do przełomu, ale nie takiego, jakiego się wszyscy spodziewali. Pewien mężczyzna spacerował z żoną w lesie w poszukiwaniu grzybów. I tak sobie spacerując, odkrył ludzką czaszkę. Pozostałości kości odnaleziono niedaleko. Co najgorsze, telefon podejrzanego logował się w pobliżu tego miejsca. Nawet tydzień wcześniej wolontariusze przeszukiwali ten obszar. Rodzice byli dosłownie 200 metrów od swojej córki. To znaczy, nie było pewności, że to Sophie, ale było to
duże prawdopodobieństwo. Lekarz sądowy i antropolog ustalili, że była to Czeszka kobiety, prawdopodobnie młodej, z dużym prawdopodobieństwem pochodzenia azjatyckiego. Wyniki badań nie pozostawiły złudzeń. Badania przeprowadzone na niektórych kościach potwierdziły, że to poszukiwana od ponad roku Sophie. Jej rodzina z jednej strony odczuła wielką stratę, a z drugiej ulgę, bo bali się, że być może nigdy nie dowiedzą się, co się stało. No, nadal nie wiedzą, ale bali się, że być może nigdy nie zostanie odnaleziona. 3 listopada oddano jej hołd. Krewni, sąsiedzi, przyjaciele i wszyscy nieznajomi ludzie przynieśli kwiaty i świece. Po zatrzymaniu oskarżonego i jak już było wiadome, jaki los spotkał Sophie, jego mama, 80-letnia kobieta, opisywała go jako dobrego, uczciwego, pomocnego, ale czasem zdenerwowanego chłopca. Zachowywała się tak, jakby nie chciała dopuścić do swojej świadomości, o co jest oskarżony i za co tak naprawdę był wcześniej skazany. Chociaż gdy przebywał w więzieniu we wcześniejszych latach, odwiedzała go, bo jak twierdziła, nie mogła inaczej, bo to jest jej syn. Jego rodzice pobrali się w 1960 roku. Jego mama miała 23 lata i w tym roku, 2 października, powitała na świecie swojego jedynego syna. Jego ojciec nie żyje, jeżeli dobrze obliczyłam, to zmarł w 1997 roku. I kobieta wspominała go jako pracowitego, ale nerwowego. Jej mąż był drwalem, kiedy był zmęczony, łatwo wpadał w złość i pił dużo, o wiele za dużo, wszystko co mu wpadło w rękę. Kobieta go zostawiła. Wyszła nic nie mówiąc, zostawiła z nim dzieci, nie miała pieniędzy, pracy. Jak twierdzi, nie byłaby w stanie utrzymać swojego syna i jego siostry. Ich rozłąka trwała 5 lat. W tym czasie znalazła pracę, chyba jako kelnerka, i wyszła na prostą. 7 września 2018 roku odwiedził ją w mieszkaniu. Była szczęśliwa, bo jedyną osobą, która odwiedzała ją codziennie, to pielęgniarka. Tego dnia przybył ze swoją partnerką Anną i nie wiem nic o tej kobiecie, bo żadne źródło się na niej nie skupiło. Mama nie zauważyła, by jej syn był jakiś poddenerwowany. Był normalny jak zawsze, wręcz szczęśliwy, bo przyjechał zjeść swoje ulubione danie. Dla niej udział jej syna w pozbawieniu życia Sophie jest nonsensem. Nie wierzyła w to, ale stwierdziła, że jeżeli zrobił coś, co sprawiło, że ją skrzywdził, to będzie ją to bardzo bolało. Natomiast oskarżony wspominał swoje dzieciństwo tak, że wychowywał się w rodzinie, w której nie zwracano na niego zbytnio uwagi. Tak jak mówiłam wcześniej, jego ojciec często wracał w nietrzeźwym stanie do domu, po czym podnosił rękę na matkę, on interweniował, do czasu, aż postanowił sam poszukać schronienia u dziadka od strony ojca. Tam spędził jakiś czas, później w wieku 15 lat trafił do poprawczaka. Jego relacje z matką i ojcem pogarszały się, sam stawał się agresywny, bardziej niż ojciec. Gdy osiągnął pełnoletność, pracował jako listonosz. Chciał zacząć w pewnym sensie od nowa, nowe życie. Jednak wiele osób opisywało go jako robala o wściekłym spojrzeniu, manipulanta o wysokiej samoocenie. Gdy ktoś się z nim nie zgadzał, bądź w ogóle nie chciał z nim rozmawiać, prowadził monolog, by osiągnąć swój cel, czyli rację, bądź przewagę nad swoim rozmówcą. Raczej nie miał przyjaciół, był samotnikiem. Często wyruszał z plecakiem do lasu na spacery. Nawet jego matka wspominała, że robił tak już od najmłodszych lat. Odnalezienie Sophie wcale nie powstrzymywało jego prawników, by w maju 2020 roku złożyć wniosek o jego zwolnienie. Wniosek został odrzucony, jednak w ciągu kilku miesięcy złożyli jeszcze 2 kolejne, które i tak zostały odrzucone. Rodzina dziewczyny była wściekła na ilość wniosków, jakie składał, jednak według prawa mógł składać tyle wniosków, ile chciał, co było dość frustrujące. Jednak chyba nie tylko dla najbliższych Sophie, ale dla oskarżonego i jego prawników również. Obrońcy zdawali sobie sprawę, że przy takiej ilości dowodów, przy przeszłości podejrzanego, wybronienie go jest niemożliwe. Uświadomili go, że przy jego zeznaniach nie będą go reprezentować w sądzie, bo sprawa z góry jest przegrana i że musi powiedzieć prawdę.
I tak 19 stycznia 2021 roku, ku zdziwieniu wszystkich, oskarżony sam prosi o kolejne przesłuchanie. Najprawdopodobniej słowa prawników i wszystkie zebrane dowody zaczęły go przytłaczać. Podczas przesłuchania przyznał, że to on pozbawił życia Sophie. Zeznał, że gdy się z nią spotkał, próbował ją poderwać, był lekko pod wpływem alkoholu. Złapał ją za rękę, ale ona stanowczo go odrzuciła. Takie zachowanie uznał za zlekceważenie swojej osoby. Wywołało to w nim złość, wpadł w szał. Zadał jej ciosy, które odebrały jej życie. Jego proces zaplanowano od 27 czerwca do 8 lipca 2022 roku. Jednak zanim doszło do procesu, okazało się, że mężczyzna próbował manipulować świadkami, a dokładnie jednym, swoją byłą dziewczyną, byłą bądź teraźniejszą, pisząc do niej listy, w których prosił, by przed sądem nie zeznawała prawdy, czyli namawiał ją do kłamstwa. Według jednego z jego prawników w tym liście nie popełniono żadnego przestępstwa, ale prokuratura sądziła inaczej i zażądała dla niego roku więzienia. Po prawie 3 godzinach debaty został skazany na 6 miesięcy więzienia. Nakazano mu także zapłacić stronie cywilnej symboliczne euro tytułem odszkodowania. 2 tygodnie przed procesem pojawił się świadek, Betsy Williams, studentka z Nigerii. Studiowała na tej samej uczelni co Sophie i Rezer. Po raz pierwszy spotkała się z mężczyzną w 2017 roku. Stał za nią w kolejce, próbował zagadać, dopytywał, czy jest studentką. Mimo że nie chciała z nim rozmawiać, on dalej zadawał niewygodne dla niej pytania. Składał jej wiele propozycji, za każdym razem odmawiała. Ale pewnego razu było bardzo zimno, wiało i padało. Zaproponował jej podwózkę do domu, a ona się zgodziła. Szybko tego pożałowała, bo zamiast do domu pojechał gdzieś okrężną drogą, co zaczęło ją niepokoić. Prosiła, by odwiózł ją prosto do domu. I tak się stało, ale zamiast ją wysadzić pod domem i odjechać, wszedł z nią do windy, z której nie chciał wyjść. Ona przerażona z nerwów wciskała wszystkie guziki, więc winda stała w miejscu. Zdecydowała, że zrezygnuje z windy i pobiegła schodami do mieszkania, po czym zablokowała numer Rezera. Była przerażona tym, co się wydarzyło, jednak kilka miesięcy później udało mu się ponownie z nią skontaktować z zupełnie innego numeru. Dziewczyna planowała przeprowadzić się do Paryża, ale źle przekalkulowała sobie dni wyjazdu z umową wynajmu mieszkania, więc nie miała co zrobić ze swoimi rzeczami przez tydzień. I niechętnie, ale zgodziła się przechować wszystko w piwnicy oskarżonego. Jednak gdy przyjechała, nakrzyczał na nią, że rzeczy jest za dużo, był agresywny, więc postanowiła część wyrzucić, by już go więcej nie denerwować. Gdy zaproponował jej drinka, zgodziła się. Weszła do mieszkania, zauważyła 2 otwarte butelki, co było dla niej podejrzane. Bała się, że coś mógłby jej dosypać, więc otworzyła sobie kolejną, co nie spodobało się oskarżonemu i po raz kolejny zrobił jej awanturę. Szybko zorientowała się, że jej telefon jest całkowicie zablokowany. Ktoś 3 razy próbował źle wpisać kod. Od razu domyśliła się, kto to. Próbując zachować spokój, powiedziała, że musi wyjść, bo coś ma jakiś problem z telefonem. Podkreśliła, że to nie jego wina, by nie wzbudzać żadnych podejrzeń, że się domyśliła. I udało jej się opuścić mieszkanie, ale gdy wróciła po swoje rzeczy, nikt już jej nie otworzył. Dopiero następnego dnia z pomocą sąsiadów udało jej się odzyskać walizki. Ta cała sytuacja miała miejsce 4 miesiące przed sprawą Sophie. Ta dziewczyna dopiero teraz zdała sobie sprawę, jakie miała wielkie szczęście, że udało jej się przeżyć. Nazywa siebie ocalałą. Rezer był recydywistą, więc jego pozycja podczas procesu była osłabiona. Prokuratura musiała znaleźć odpowiedzi na pytanie, czy ten czyn był zamierzony i czy celem była młoda kobieta pochodzenia wietnamskiego. Z akt wynikało, że celował w młode studentki, w szczególności Azjatki, oglądał z ich udziałem filmy dla dorosłych. Sophie po prostu wpadła w jego pułapkę. Podobno tego 7 września obserwował ją przez okno, używając lornetki. Podczas procesu wyszło na jaw, że opracował sobie pewny plan działania. Publikował fałszywe ogłoszenia w związku z wynajęciem mieszkania. Miał kilka numerów telefonów, ale karty rejestrował na fałszywe nazwiska u operatora, który nie weryfikował wystarczająco jego tożsamości.
Wykorzystał 5 różnych kart, by skontaktować się z potencjalnymi zainteresowanymi kobietami. I spośród 182 osób, z którymi ponownie się skontaktował, 175 to kobiety. Finalnie umówił się z 10. Zanim spotkał się z dziewczyną, zawsze upewniał się, że dana osoba jest sama. Miejsce spotkania zawsze znajdowało się na zewnątrz, niedaleko budynku, w miejscach, które można było obserwować z kuchennego okna. Zazwyczaj był to przystanek autobusowy. Wtedy właśnie używał lornetki. Jakiś czas przed spotkaniem z Sophie kilka razy odwiedził miejsca, w których porzucił jej ciało. Niektóre kobiety, które odpowiadały na te zgłoszenia, zeznawały przeciwko niemu. Jedna z nich, 25-letnia dziewczyna, zadzwoniła w sprawie mieszkania. Miała kilka pytań, bo nie było żadnych zdjęć. Przy każdym pytaniu uzyskiwała odpowiedź, że zobaczysz na miejscu. Gdy oznajmiła, że szuka mieszkania dla siebie i swojego chłopaka, mężczyzna nagle przestawał odpowiadać, a 25-latka zdecydowała się na zgłoszenie tego ogłoszenia jako podejrzane. Druga z dziewczyn zeznała, że gdy dotarła do mieszkania z ogłoszenia, nikogo tam nie zastała. Odpowiadała na kolejne, podobne, i pod koniec sierpnia nawiązała kontakt z osobą, która wystawiła to ogłoszenie, ale zachowywał się praktycznie tak samo jak ten, który umawiał się i nie przechodził na spotkanie. W końcu osobiście udała się do tego mieszkania, ale nikogo tam nie było. Była tak wkurzona, że wysłała niezbyt miłą wiadomość do pseudonajemcy. Oskarżony zaczął odpisywać w dość dwuznaczny sposób, że jeżeli nie stać jej na czynsz, to mogą sobie darować to 300 euro. On zadowoli się inną formą opłaty, na przykład spotkaniem na sofie. Dziewczyna podobno kontynuowała rozmowę tylko po to, by sprawdzić, do czego będzie w stanie się posunąć w swoich propozycjach. Zeznawała także jedna z jego pierwszych partnerek. Latem w 1986 roku, gdy doszło między nimi do kłótni, sprzeciwiła mu się. On w złości wywiózł ją do lasu, a tam zaatakował. Kobieta bała się, że może stracić życie. Po wszystkim zabrał ją do mieszkania. Chciała uciec, ale zmienił zamki. Dopiero kilka tygodni później udało jej się wydostać i uciec do rodziców. Ale i tam ją odnalazł, prześladował, groził. Kobieta przez kolejne 10 lat swojego życia oglądała się za siebie, bo bała się, że może stracić życie, ponieważ w ciągu tego roku, kiedy tak chodził za nią i ją prześladował, przypominał jej ten incydent z lasu. Ale co tak naprawdę wydarzyło się tego 7 września 2018 roku w mieszkaniu oskarżonego? Jedyną wersję, jaką znamy, to jego słowa. Niestety Sophie nie dał takiej możliwości. Zanim opisał całą sytuację, uronił kilka łez podczas procesu. 7 września 2018 roku spotkał się z Sophie około 9:30. Podkreślił, że rzekomo spotkali się przypadkiem pod jego kamienicą. Mężczyzna spożywał alkohol cały poprzedni dzień, więc podczas spotkania był jeszcze lekko w stanie nietrzeźwym. Mimo tego początkowo spotkanie przebiegało w normalnej atmosferze, siedzieli w kuchni, rozmawiali o studiach. Przed wyjściem dziewczyna chciała skorzystać z toalety i poprosiła o ręcznik. Chwilę rozmawiali, on pomyślał, że jest nim zainteresowana. Złapał ją za rękę i, jak twierdził, chciał ją tylko pocałować. A ona go odepchnęła, wyzywała, poczuł się urażony. Zaatakował. Ona zaczęła krzyczeć, on uderzał jej głową o wszystko, co spotkał na swojej drodze, aż w końcu zauważył, że dziewczyna nie oddycha i straciła przytomność. Twierdził, że początkowo chciał wezwać policję, ale biorąc pod uwagę swoją przeszłość, wolał sprawić, by zniknęła, bo nikt by mu nie uwierzył, że tego nie planował. Jego pierwszym pomysłem było ukrycie jej w walizce, ale się nie zmieściła, więc wpadł na pomysł, by podzielić jej ciało na kilkanaście kawałków, wywieźć do lasu. Jednak zanim to zrobił, przetrzymał w piwnicy. Na koniec swojego zeznania przeprosił rodziców. Przyznał, że jest mu ich żal przez to, co zrobił, ale doskonale zdawał sobie sprawę, że nigdy mu nie wybaczą. Ustalenie, dlaczego Sophie straciła życie, było niemożliwe, bo jej szczątki odkryto rok później. Na klatce piersiowej wykryto niewielką zmianę, niezagrażającą życiu, najprawdopodobniej zadaną jakimś ostrym narzędziem, chociaż oskarżony zarzekał się, że nic takiego nie miało miejsca. Jej szkielet był niekompletny, wielu części nie odnaleziono do dziś.
Zapewne także nigdy nie dowiemy się, czy została wykorzystana. To pytanie pozostaje otwarte, znając przeszłość oskarżonego i zainteresowanie młodymi kobietami. 5 lipca 2022 roku został skazany na dożywocie z możliwością wyjścia na wolność po 22 latach. 7 lipca złożyła apelację od wyroku, która została odrzucona. Niedawno wniósł kasację, więc to nie jest jeszcze koniec tej sprawy. Rezer na każdej rozprawie podkreślał, że spotkał Sophie przypadkiem, a wszystko wydarzyło się tak szybko, że no nie miał nawet kiedy tego zaplanować, więc to nie było z premedytacją. Jednak głowa przysięgłych nie dała temu wiary i odpowiedziała na najważniejsze pytanie, czy to, co zrobił, było zaplanowane, czy miał zamiar pozbawić Sophie życia, czy przemyślał wszystko. Nie było żadnych wątpliwości. Mężczyzna świadomie opracował plan zwabienia studentki do domu w celu jej wykorzystania, a następnie pozbawienia życia. Jednak sprawa Sophie nie była jedyną, w której został postawiony w stan oskarżenia. Gdy rodzina Sophie dowiedziała się, że ich córka nie żyje, domagała się, by odpowiedział za sprawę z 1987 roku. Wcześniej mówiłam, że utrzymywano, iż niemożliwe jest skazanie go drugi raz, bo wyrok stał się prawomocny, to uniewinnienie, ale w momencie wydawania wyroku w 2001 roku prokurator nie miał możliwości odwołania. Natomiast skazany mógł złożyć apelację. Oczywiście tego nie zrobił. Zaistniała zatem nierówność między oskarżeniem a obroną, co było sprzeczne z zasadą sprawiedliwego procesu. Śledztwo ponownie wszczęto w 2020 roku, ale dopiero 26 lipca 2023 roku został oskarżony o porwanie lub ukrycie ciała François Homan. Kobieta, która w 1997 roku zapewniła mu alibi, pod koniec lipca tego roku została aresztowana, przesłuchana ponownie i odwołała swoje zeznania. Wcześniej zeznawała, że spędziła z nim noc, co najprawdopodobniej było nieprawdą. Rodzina dziewczyny, która zaginęła ponad 30 lat temu, wspierała rodzinę Sophie podczas procesu. W aktach sprawy Sophie pojawiło się nazwisko Homan, ale nie miało to żadnego wpływu na wyrok, jaki otrzymał Rezer, który niestety nadal nie jest prawomocny. Dla rodziny Homanów oskarżony był winny od samego początku, a jego uniewinnienie w 2001 roku było hańbą. Te sprawy są bardzo podobne. Dwie młode dziewczyny, studentki, obie starały się odciążyć finansowo rodziców, pojawiają się w domu oskarżonego i znikają. Czy to może być przypadek? François chciała sfinansować swoje studia. Studiowała dietetykę, dlatego pracowała jako przedstawiciel handlowy. 8 września 1987 roku chodziła po kamienicy od drzwi do drzwi, proponując odkurzacz na sprzedaż. Jej dzień zakończył się około godziny 19, przekraczając próg domu podejrzanego. Od tamtej pory już nikt nigdy nie widział jej żywej. Rodzina, zgłaszając jej zniknięcie, usłyszała od policji, że jest młoda, na pewno uciekła, że pewnie niedługo wróci. Ale nie wróciła do dziś. Jej bliscy już wtedy wiedzieli, że coś jest nie tak. Mimo tego, że dziewczyna lubiła imprezować, często spotykać się ze znajomymi, nie wyjechałaby gdzieś od tak. Co mnie jeszcze bardziej przeraża, to to, że Sophie zniknęła 7, a ta dziewczyna 8 września. Jeden dzień różnicy, praktycznie 31 lat później. Tata François, odkąd zniknęła, poświęcił całe swoje życie, by ją odnaleźć. Jednak w wieku 80 lat zmarł, nie poznając losu, jaki spotkał jego dziecko. Reszta członków jej rodziny nadal walczy o sprawiedliwość i nadal mają nadzieję, pomimo upływu tylu lat. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, co myślicie o tej sprawie. Ja niestety nie mogę powiedzieć, co myślę na temat tego faceta, bo by mi zbanowali kanał. Ale naprawdę te dwie historie mną wstrząsnęły, złapały mnie za serce. Jest mi tak strasznie przykro, że te dwie młode, piękne, fajne dziewczyny spotkały kogoś takiego na swojej drodze. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Przy okazji chciałabym Was zaprosić do subskrybowania kanału. Do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się. Cześć!